Proszę Państwa, stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad. Chciałbym tutaj równocześnie poinformować, że na dzisiejszej sesji zabiorą głos mieszkańcy w punkcie oświadczenia i komunikaty. Będzie to pan Jerzy Skibiński, pan Bolesław Kaczok i pan Janusz Stanek w zakresie tego punktu. Proszę Państwa, protokół z 38 sesji Głównego Zgromadzenia nie wpłynęły żadne uwagi, tym samym protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Projekty uchwał wnoszone przez zarząd i komisję problemu. W tym czasie mamy tu z obecności. Stwierdzam, że jest dobrze do podejmowania uchwał. Zostanę.